Gadaj coś, kurwa, chcesz, żeby czekaj. Gadam coś. Trzeba, kurwa, odświeżać to pije. Nie no, sypnęło wreszcie śniegiem. Jak widać, no. No jest jakaś warstwa. Przez noc zapieprzyło i cały czas sypie. To będzie kładzisza wyciągnąć. Jednego. Mojemu jakieś koło dorobić, nie wiem z czego. Ewentualnie jakiś inny wynalazek. No i to. No i tyle. Tyle w temacie. I się podryftować, może warunki na to są. Niestety miałem robić gąsienicę do RCU, ale nic z tego nie wyjdzie, bo myślałem, że zimy nie będzie. Jednak ale jest. Jednak coś jest. Nasypało ładnie. To więc co będzie? Dzisiaj dopiero sobota. Jutro niedziela. Dzień wolny znowu. No. To było dobre, bo odśnieżyłeś i kurwa i najebało tyle. Kurwa mać. Chuja z takiej roboty. Jak ja kurwa co chwilę mam odśnieżać. Pierdolony chodnik, kurwa. To syzyfowa praca, kurwa, normalnie. Kurwa jeździć trzeba, a nie odśnieżać chodniki. Pokaż tam do sąsiadów, jak mieli ładnie odśnieżone. Mieli ładnie odśnieżone, a tu najebało znowu. Tak jest właśnie odśnieżać przed kurwa przejazdem ty. Normalnie syzyfowa praca, kurwa. Ja taki kurwa stary chłop, za łopatę się biorę, kurwa. Nie odśnieżysz, to chuje kurwa cię na policję, kurwa, wezmą i odpierdolą. I co? Mandat! Ja pierdolę, to się nie. Ta stara baba miała kurwa rację. Tylko kurwa łokie pokazać. Chłodniki, łokiela i łokie pokazać. Kurwa ma. Zaraz się okaże, że druga przejedzie. Nie no. Pójdzie teraz w drugą stronę, pojedzie. Ej, wypierdolimy to wszystko znowu na drogi. No i później będzie znowu odśnieżą. Kurwa ma, jest taką robotą. No ale wiecie, skończę. To palimy maszynę, nie? Nie. To widzimy się za niedługo. Pierwsze odpalenie MRF-a po 5 latach stania. 5 latach? Nie wiem ile stało. Będzie zaraz zakopci tak żyło. To jest olej, znaczy odpaliłem. Eleje ci się z gaźnika, było zaś kurwa. Kurwa glowo jak popierdolone. Zawiesi się pływak. Kopaj to. Nie ma kompresji już. Kurwa nie ma kompresji. Kurwa, zaczynasz. O kurwa, po 5 latach odpalił na szała. 5 lat. Ja to nie słyszę.
Jedziemy, kurwa! Ktoś tu daleko nie dojechał. Kurwa, się fajnie jedzie. Tylko dużo śniegu. Uhuhu! Kurwa, zwaliło mnie. Ale był dobry drift. Klama. Bez względu nie ma jazdy. Ej, zarzuta w ogóle coś? No, widać coś na zarzucie. Ale dobrze czy źle? Normalnie no. Normalnie, znaczy chujowo. Zarzucaj, jak masz zarzucić, no kurwa mać. Trzyma no, przecież. Tak bardziej no to wykurwisz to... orła jedzie. Bardziej nie, bo wypierdolisz orła 100%. Nie. No na pewno. Nie się i...
kurwa. No dobra, to poupalane dzisiaj. Udało się, udał się wypad, no niestety MRF mnie zawiódł. Uszczelniacze prawdopodobnie już poszły całkowicie, kopci jak nie wiem co. Nie jeżdżę, żeby nie narobiło się na garu i żeby się kurde porysował cylinder strasznie. Tu braciak robi sprzęt do driftu. Czy Magda opon robiłeś do skutera? No. Kurwa, szkoda, że nie nagrałem. Wygląda, muszę budekiem przeczyścić, bo mi zardziewiało się. No jest trzymak do opon do skutera, masakra, zrobiony z kawałka blaszki i gwintu. Proste, musi być, za duża moc. No, tutaj mam koło w TTR-ce po upalaniu jak, nie wiem. Kamerka mi zaraz padnie, miałem zrobić do upalania 110, ale niestety prace stanęły na etapie instalacji. Robiłem instalację na krótko i doszłem do wniosku, że na razie niestety sobie odpuszczę chyba. No przynajmniej teraz, może jak będzie na następną zimę jeszcze śnieg, to się, znaczy na następny weekend śnieg, to powinno już być gotowe do upalania. Tyle. Muszę jakieś koło tu wymyślić, zapasowe, zrobić do tego, żeby dało się to jakoś przynajmniej podryftować. A podryftowałoby się zarąbiście teraz, kładzikiem. No i co? TTR-ką upalałem, jak widzieliście, ten sprzęt mnie nigdy nie zawiedzie, zawsze kurwa odpali, jak inne motory nie odpalają, to ten odpali i jeździ, zawsze się mogę przejechać, co, no i tyle, no, tyle będzie w dzisiejszym odcinku, standardowo widzimy się w następnym, podobało się, łapeczka w górę, nie podobało się, łapeczka w dół. Jesteś nowy, możesz zasubskrybować kanał, to nic nie kosztuje. Gleba była już zaliczona. Jak się człowiek nie wywali, to się nie nauczy. Dobra, to na razie. Trzymajcie się. Hej.